Dobry wieczór, zapraszam na wieczorny filmik. Tutaj mamy pierwsze scenki, jakie się odbyły po uwolnieniu maluszków z klatki. Siedziały w tej klatce. Kiedy one przyjechały? Dzisiaj mamy środę. Przyjechały w poniedziałek chyba, tak? No w każdym razie bidulki bardzo... Nie, przyjechały w niedzielę. Przepraszam, czekajcie, bo ja się strasznie zgubiłam. W niedzielę to przyjechała Masaja. No i one też wieczorem. No, czyli poniedziałek, wtorek siedziały bidulki. Także trochę przykro. Dzisiaj już po prostu nie wytrzymałam psychicznie tego i przeniosłam Masaję do piwnicy. No, nie jest to dla mnie niestety dobre, ale to już dajmy spokój. Najważniejsze też, że kiepsko ją tam pokazywać. No, ale zaraz zobaczycie, jak się zachowywała. W każdym razie maluszki przeszczęśliwe, ganiające jak frygi, jak ptaszynki latające, zwiedziły cały pokój i pokazały całą swoją radość życia. To jest tak piękne u małych kotków. Zresztą w ogóle u kotów jest to piękne. Ja to uwielbiam, ten moment, kiedy one się przełamują, kiedy z przestraszonych, chorych, głodnych robią się szczęśliwe i po prostu wesołe, pełne życia. W takiej najczystszej, młodej postaci. No i zobaczcie, teraz Jolika tylko przyszłam do tej piwnicy, już wyłożona brzuchem do góry. Tylko oczywiście jak zaczęłam kręcić, to przestała być. O! Już jest wyłożona brzuchem do góry. Jaka miła, jak się łasi, jaka kochana, tak? Jak się cieszy, że ja do niej przyszłam. No mój Boże, jest taka fajna kiciulek. No co, jedzonko chcesz, gaduło? Zaraz damy ci jedzonko, zobaczymy, jak ty sobie poradzisz. No połóż się brzuszkiem do góry. Tak ładnie się położyłaś, niuńka. No chodź. Chodź, słoneczko. No chodź. O, jaka śliczna kicia. A my dzisiaj idziemy na badania, bidulko, wiesz? No idziemy na kuju-kuju. No biedny kotek. Tyle ty musisz przejść. No zobaczcie, ona jest po prostu całkiem innym kotem, jak nie widzi innych kotów. Całkiem innym kotkiem jest. Całkiem innym. Jest przecudowna. No pięknie się wywalasz. Musiałam tu poprzykrywać, bo tam mam pelargonie, inne kwiaty. I bałam się, że będzie skubała, więc poprzykrywałam, czym miałam. Starymi zasłonami. Tak? No moja kochana. Jaka jesteś miła, jeszcze tak miła nie byłaś nigdy. No widzisz, i nie gadasz, i nie krzyczysz, i nie skrzeczysz. No skrzeczysz troszeczkę. Ty jesteś gadułka. Piękna. Dajemy jeść? No cuda, zobaczcie, zobaczcie, co wyczynia. No zobaczcie, co wyczynia. Oj, nie drap mnie, nie drap, bo masz pazurki nieobcięte, a tu nie masz drapaka, muszę ci przynieść, tak? Przyniosę. Dobry raniuszku. Jakie masz piękne imię, byle to nie zwiastowała, że będziesz rano wstawał i będziesz raniuszkiem od porannych pobudek. No cześć. Zobacz, mam dla ciebie jedzonko. No zapraszam. Cyraneczka też idzie. Cześć, kochanie. Ona ma więcej białego, ale tak do siebie pasują. Znowu jest taka parka urocza. Pokaż nosie, koleżanko. No pokaź nosie. No ziołbacio ja mam. Teraz jedz ładnie, jedz. Zobacz, on wcina. Ty masz skropeczkę na ogonku, a twój braciszek nie ma.
No chodź, kochanie. Chodź, słoneczko. Chodź, kochanie. No hej. Poszła, obraziła się na mnie. Muszę złapać dziewczynkę, obciąć jej pazurki. Małżeństwo malutkie. Zaraz to zrobimy. Czemu się prześlasiłaś? Czemu koteczek się prześlasił? Nie bój się, słoneczko. Poczekaj, nastawimy tylko prosto tu, bo mnie denerwuje. Będzie potem taki krzywy film. Jedziemy sobie tu troszkę bliżej. O! Ciotka znowu niewyjściowa taka. Ale cóż. Tak to bywa. Zawijamy naleśniczka. No nie bój się, słońce. Jesteś troszeczkę przestraszona, co ta cioteczka będzie robić? No i słusznie, bo zobacz, co ona będzie robić. Bierze tą śliczną łapunię i będzie obcinać pazurki. Raz, dwa, trzy, cztery i ostatni. No daj, bo tu może ten ostatni haczyć. Ojejku, przepraszam, że tak zaczyna się nasza znajomość. Taki grzeczny kotek nie zasługuje na takie rzeczy, prawda? Ale widziałam, jak się zaczepiłaś, słoneczko. Teraz cioteczki doniosły, wiesz? Nawet dostałam filmik od pani Luizy, jak się zaczepiłaś, żabciu. No tak, a pokaż, a tylne łapki też damy radę? Pokaż, jakie są. Nie bój. No troszkę takie tutaj ostre. Same końcóweczki. Nie bój się, spokojnie. Popatrz, tu masz mniej paluszków, to pójdzie szybciej. A damy radę. O, popatrz, jedna łapeczka już zrobiona. A może byśmy dały radę jeszcze tą ostatnią łapkę? No proszę cię, żabciu. Nie bój się, zaraz pójdziesz. Ale po co takie rzeczy? No po co, słońce? Jesteś zrobiona. Już się kotek nie powinien zaczepić. No tak, malutko. Ojej, nosek brudny jeszcze. Umyjemy następnym razem, tak? No dobrze. Też jesteś gadułka? O, jaki śliczny kotek. O, jaki ma ładny bziuniek. No widzisz, chodź, pogłaszczemy. No ziom. Ojejku, no przeplasiam ciebie, możesz iść, no możesz, malutka, proszę. A teraz spróbujemy złapać ramiuszka, który się tutaj skrada. Oj, nie dało się, to jeszcze raz. Mamy ramiuszka i zobaczymy, co z niego za gagatek. Może nie. Może to nie będzie gagatek. Może to będzie bardzo grzeczny kot. Bardzo grzeczny naleśnik. Teraz. Dwa. Trzy. Oj. Cztery. Daj łapeczkę, daj. Pięć. Pięknie, teraz ta łapeczka schowana, a drugą łapeczkę męczymy. No czekaj, bo to wiesz, tak nie będziemy robić, bo to nam przedłuży sprawę. A szpony straszne, ja tak obcinam same końcóweczki. Dobra, mamy przód, a co powiesz na tył? Jaki jesteś śliczny, jaki jesteś grzeczny. Nic nie pyskujesz? Bardzo ładny kotek. Słuchajcie,
Masaja odmieniona, po prostu inny kot zupełnie, jak nie ma kotów, to ona jest po prostu niesamowita. Taki miziak, wywalacz brzucha, ociera się, po prostu jest coś pięknego. Nie wie bidulka, że zaraz idziemy na badanie krwi, no bo nie ma wszystkich testów i muszę zrobić. Także, no nie wie, że za tą grzeczność zostanie, że tak powiem, w jej mniemaniu pewnie ukarana. Czekaj, kochanie, jeszcze sekunda. No, popatrz, jeszcze tylko 3 ruchy. No, czekaj. Jeszcze tylko 2. Nie. Czekaj, bo potem zapomnijmy, wiesz, jak to jest. Jak tak posiedź tu sekundę jeszcze, to jeszcze są tylko 2 ciachnięcia. Ciotka naprawdę się postara zrobić to sprawnie, popatrz. 1, już i jeszcze ostatni. Och, brawo, nasz bohater. Jaki on jest piękny, patrzcie ludzie. Patrzcie i zakochujcie się, on ma tutaj takie czarne. Taki troszeczkę jest inny od dziewczyneczki. Ale jest przekochany, grzeczny, śliczny kotek. Tak? Dasz brzuszek? Połóż się teraz tu i daj brzuszek. O. O, jak fajnie, widzisz? Fajnie, kochanie. Słuchajcie, komu taką parkę? Przecież one są ideałami, po prostu ideały. Przepiękne, oswojone. Mądre, grzeczne kitki. Zobaczcie, jaki grzeczny. Cuda. One będą piękne, błyszczące, białutkie. One muszą się doczyścić. Także jeszcze chwilka i będą czyściutkie. Teraz kilka scenek, które przyspieszyłam dwukrotnie, żeby Wam się nie nudziły. Ale przypatrzcie się tym cudeńkom, kochanym. Taka była piękna scenka. Rioszek, Boże, Hektorek mył Rioszka, mył go po buźce, po uszkach, po główce. No ale jak zaczęłam kręcić, no to już zabrał się za siebie. Także bardzo mi przykro, ale możecie sobie popatrzeć na te moje cuda i zazdrościć, że mam takie 2 cuda. Kto to trzyma łapkę? Czyja to jest łapka ta? Rioszka. No pięknie wyglądają, po prostu bosko. A tu rzep pod moją ręką. Oczywiście, że rzep, który nie odpuści tego miejsca. To jest przy mojej lewicy zawsze.
Dzień dobry, moje maluśki, śliczny dobry wieczór. A co tu tam swędzi koteczka? Nie oszukuj, że nie masz pchełek przecież, także nie oszukuj. No co, jedzonko jeszcze macie? Śpiące kotulki? Ciotka przyszła tylko wam posprzątać. I pójdę do Masai, bo wam tu jest dobrze. A ona, bidulka, siedzi. Ojejku, moje kochane. O, jak pięknie. O, jak pięknie. Wy jesteście skarbeczki. Mam nadzieję, że was szybciutko ktoś wypatrzy, zabierze. I nie będziecie kolędować w domu, tylko będziecie dawać radość. No, nawet słyszałam taką teorię, że jak ktoś ma długo koty, to jest odporny na koronawirusy. Wiecie, może jakaś prawda w tym jest, a może nie, ale warto w to wierzyć. Albo jest bardziej odporny. W każdym razie, takie cuda, o takich samych buźkach, przepiękna parka i przemiła. Jak one słuchają, jak ja mówię, nie będę im przeszkadzać, bo najwyraźniej jest pora siesty i pora spania, także idę posprzątać tylko kuwetki, a na filmie będzie i tak tyle rzeczy, że już się naoglądacie.